W tym odcinku będę chciał wyliczyć, jakim procentem prognozy rocznej jest wykonanie tej prognozy na podany okres. Spójrz, w kolumnie C mam jakieś wpływy. W komórce B3 mam prognozę na cały rok. I teraz chciałbym wiedzieć, jakim procentem tej prognozy całkowitej jest suma dla tylu okresów, ile podam tutaj. Jeżeli podana jest trójka, to znaczy, że interesuje mnie suma tych trzech, jakim ona jest procentem tej sumy całkowitej rocznej. Do dzieła. Jak to zrobimy? Najpierw może zajmijmy się fragmentem, który będzie sumował odpowiednią ilość komórek z tego obszaru. Użyjemy tutaj funkcji suma i w środku funkcji suma użyjemy funkcji przesunięcie. Jeżeli danych nie jest dużo, to można swobodnie tej funkcji przesunięcie użyć. Gdyby ich było dużo, to należałoby lepiej użyć jakiegoś efektywniejszego rozwiązania, na przykład z funkcją indeks. I powiem tej funkcji przesunięcie, aby startowała od pierwszej kwoty, którą tutaj mamy w komórce C6, średnik. Aby początek tego obszaru, który wyznaczymy funkcją przesunięcie, nie odsuwał się o ileś wierszy w górę, ani w dół, więc wpisałem 0 jako argument wiersze. Średnik nie chce się również przesuwać z początkiem tego obszaru w lewo, ani w prawo, więc również jako kolumny wpiszę 0. Średnik, natomiast wysokość określę, wysokość tego obszaru, który będzie się zaczynał teraz od tej komórki C6, będzie miała być taka, jaka jest podana w komórce F3. Średnik, a szerokość jego to będzie jedna kolumna. Zamykam nawias od funkcji przesunięcie, zamykam nawias od funkcji suma. I spójrzmy teraz, co otrzymujemy w środku, wewnątrz funkcji suma. Zaznaczyłem tę funkcję przesunięcie, naciskam F9 i pięknie Excel pokazuje mi te wartości z tych trzech komórek. Spójrz. I teraz funkcja suma będzie miała te wartości zsumować. Nie ma problemu. Klikam Ctrl-Z, aby się z tego wycofać, zatwierdzam to Enterem. Ups, wynik wyszedł w procentach. Ctrl-Shift 1, aby sformatować tę liczbę na format liczbowy. I teraz powiem, sprawdźmy, czy to działa. Podam czwórkę, Enter. Okazuje się, że dla czterech pierwszych okresów suma tych wartości to 741 tysięcy. Sprawdźmy to. Spojrzymy na pasek stanu. Tak też Excel to nam pokazuje. A więc co mogę teraz z tym zrobić? Powiem Excelowi, aby to, co z tego wychodzi, z tego sumowania, dzielił przez tę roczną prognozę. Klikam Enter, aby to potwierdzić. I teraz Ctrl-Shift 5, aby nałożyć format procentowy. Sprawdźmy to, wpiszę 7, 52%, 12, czyli na ostatni miesiąc. Okazuje się, że już przekroczyliśmy plan o 120, że już mamy 124% wykonania planu, czyli o 24% przekroczyliśmy ten plan.